moi drodzy, jesteśmy Polakami. Jesteśmy ludźmi wierzącymi. Sługa Boży Jan Paweł II, którego wszyscy nie tylko pamiętamy, ale kochamy i wierzymy, że wstawia się przed Bogiem za nami, tak jak walczy o Polskę i o Polaków, będąc Piotrem naszych czasów, tak również z nami jest dziś. Gromadzimy się w czasie, kiedy przygotowujemy się do beatyfikacji sługi Bożego, księdza Jerzego Popiełuszki, która ma nastąpić 6 czerwca w Warszawie. Wspominamy tamte wszystkie sprawy trudne powierzać Bogu, bo przecież On jest Panem naszych serc i naszej historii. Drogą Kościoła jest człowiek. Również najważniejszym w państwie winien być człowiek. Nauka katolicka mówi, że praca jest przywilejem człowieka. Chcemy, by każdy Polak miał pracę, godną pracę i godne za nią wynagrodzenie. Dlatego prośmy Pana w tej chwili pełnego miłości i miłosierdzia. Jest Wielki Tydzień, przeżywamy czas męki, cierpienia, ale i zmartwychwstania. Więc wszystko to, co piękne i dobre, ma sens. Również ma sens upominanie się o miejsce pracy. Gdyby, moi drodzy, było więcej miejsc pracy, byłoby mniej na pewno patologii. Gdyby oddać te pieniądze, które dajemy na bezrobocie, tworzenie miejsc pracy, jakby zdrowsza była atmosfera w naszym mieście i w naszym kraju. Dlatego w modlitwie wspólnie prośmy o dar miłosierdzia Bożego dla nas, dla rządzących i prośmy o mądrość, abyśmy zawsze wybierali Bożą drogę. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca, Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon pod Pontem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebany. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowani, grzechów odpuszczenia, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Ojcze Przedwieczny, ofiaruj Ci ciało i krew, duszę i usko.